Cześć wszystkim, z tej strony Sebas Pokstor. Cześć Misa, dawno się nie widzieliśmy. Dzisiaj otworzymy sobie produkt, którego egzystencji ja trochę nie rozumiem, trochę rozumiem, trochę znowu nie rozumiem. I tak ogólnie bym powiedział, że jest to produkt poniekąd, nie wiem, przypominający mi to. Od czego to opakowanie? Tak. Od tak zwanych gift boxów, które chyba tam kosztowały około, nie wiem, 80-90 zł, które się tam na święta produkowały. Chyba taki był z Instradu chyba jednego, ale nie tego najstarszego, tylko tego nowszego. Jeżeli dobrze pamiętam, oczywiście. No, mamy bundle. Gift Edition. I teraz ja wiem, ja słyszę tam w tle, ja słyszę, o co chodzi. Ja wiem, ja rozumiem. Seba, ale ty przecież nie otwierałeś tego dodatku. Gdzie jest dodatek AVE? Gdzie jest jakiś box, jakiś kolektor box? Może jakieś, nie wiem, prepaki z tego dodatku? No gdzie jest Dungeon and Dragons? Powiem tak. Wydaje mi się, że w mojej historii już prawie 13 lat z handlem tą grą, to jest to jeden z dodatków, który ja bym ogólnie osobiście chciał ominąć. Było kilka takich dodatków, które bym chciał ominąć i nawet udało mi się je ominąć, tak troszeczkę jeżeli chodzi o kupno kart. To nie jest tak, że to jest zły pomysł. Dungeon & Dragons, super książki, super gry, fajnie, fantastyczna atmosfera i tak dalej. Przenieść to na Magic the Gathering, ekstra pomysł, bardzo dobrze i tak dalej. Ale coś nie pykło. Decydowanie coś nie pykło. I to nie wiem, czy nie pykło pod w tym aspekcie, że faktycznie Wizardzi chcieli sobie troszeczkę klientów może nadgonić osoby, które są zainteresowane Dungeon & Dragon, nie są zainteresowane Magiciem, żeby kolekcjonowały te karty. To mi się wydaje, że się udało. Sam produkt jest moim zdaniem problemem, czyli same karty w środku się znajdujące, ponieważ mamy tam mnóstwo kart, które, na przykład nową mechanikę Venture into Dungeon, która tak naprawdę no nie wydaje mi się, żeby wyszła poza ten set. Nie wydaje mi się, żeby jakakolwiek karta stąd, oprócz chyba tego Archlisha, jednego, o którym mówiłem na poprzednim filmiku, nie ma tu chyba karty, która powinna wyjść za ten set do jakiegoś formatu, nie wiem, oprócz standardu oczywiście, bo ten Venture into Dungeon tam daje jakieś value, ale to jest tak minimalne value, że... No i przez to mamy taki set, w którym możemy sobie otworzyć boxa i jeżeli nam się nie trafią jakieś ze trzy smoki full artowe foil albo jakieś ten, to ten box nam się nie zwróci, a to takie dość dziwne, jeżeli chodzi o tego typu sety na samym początku. Bo nawet przypominam Dominaria, której praktycznie nie da się otworzyć tak, żeby zwrócił nam się koszt boxu, to na początku, przez pierwsze 3 tygodnie, jak ten set wyszedł, to ta Dominaria nam się zwracała. Zwracała nam się, bo karty nie wiadomo, czy będą grywane, czy nie będą grywane. Dobra, starczy tego gadania. Na początku mamy te komplekty, pudełeczko. To jest mój pierwszy gift box. Ominął mnie ten z Zendikaru, a w Zendikarze no faktycznie w tych kartach coś tam fajnego było. Mamy super flashy, super świecący się. Wiecie co ja to zrobię? Ja zrobię, bo zawsze z tyłu są jakieś takie rzeczy, takie... Spójrzcie, jaki czad. To nawet całkiem nieźle wygląda, powiem wam. Naprawdę. Jakby to tak odgiąć jakoś? Nie wiem. No dobrze, wygląda to bardzo fajnie. Może sobie gdzieś na tutaj postawię to. Dobra, nie wygląda źle. O, zobacz. To jest tekturka. To jest tekturka, która wygląda jak książeczka z Dungeon and Dragons, czy tam z serialu tego pierwszego tam... Ale to jest tylko kartka! Ja myślałem, że chociaż dwie strony jakieś dołączą, że to faktycznie będzie jakiś... Player's Manual. I don't think so. Ja tu nie widzę Player's Manual. Nie rozumiem, to jest do nawiązania do Dungeon & Dragons, tego dobrego porządku. Dobra, dojdźmy do jakichś fajnych rzeczy. A fajną rzeczą moim zdaniem, oprócz tego, że one nie są foil, zobaczmy czy są wszystkie trzy. Bo w prepakach były takie same, tylko że małe foil i mi się to podobało. Fajne, bo duże karty dungeonów, spoko. Jakość papieru jest bardzo słaba.
Czekajcie, mam tu coś. No dobra, to jest foil, to nie mam chyba co porównywać, ale... No to foil jest lepsze, no ale to foil, tak? No ale dobra, okej, mamy takie fajne karty dungeon, bardzo fajna rzecz. Oprócz tego, że ta mechanika to nie wiem, czy przetrwa cokolwiek. Fajna rzecz, szkoda, że nie foil, bo wtedy na tych foilach to akurat nie mam jak do pokazania, bo... Oho, może mam. Przepraszam, to jakich mam? Dobra, nie mam. Tutaj w prepakach były strzałeczki foliowane. To fajnie bardzo wyglądało. Ja bym tyle trochę kichał. Bo niestety moje zaprzyjaźnione uczulenie tak łatwo nie odejdzie z mojego życiorysu. Dobra, mamy takie fleshy opakowanie. Jak do mnie ma taka skóra smoka. Nawet nie wygląda źle, powiem wam. Aczkolwiek widziałem gdzieś te Zendikarowe z gift boxów i było zdecydowanie lepiej. No i co my tutaj mamy w środku? No to klasycznego bundla. Część pudełeczka nigdy... Zawsze się zastanawiałem, o co w tym chodzi. Nigdy nie zastosowałem tej kostki. Można trzymać, kigrzyb. Mamy taką ładną kosteczkę. Jest duża, jest fioletowo-niebieska, jest... Świeci się! Halo, jakość. Mogę sobie tak podbliżyć? Nie mogę? Dobra, nie będę walczył z kamerą, bo nie chcę. Okej, okay, dobra. A, się smarczę strasznie. Dobra, i co my tutaj mamy? Mamy dwie karteczki, które nam pokazują... Nie wiem, jakiś rulebook? Coś takiego. Mamy, jak do mnie mam, niefoilowane lądy z Dungeons & Dragons. Tak, domniemam, że to niefoilowane lądy. A tu mamy promkę, czyli Treasure Chest w wersji promo. Tak, pre-bundle. I tu chyba są foilowane lądy. A to jest nawet otwory, zobaczę. I te lądy fajnie wyglądają, foil. Bardzo ładnie wyglądają. A dziś jest problem z jakością, jak jest... O, dziękuję. Bardzo ładnie wyglądają te foile. Będę musiał się jakoś trzymać. No i tak, mamy bardzo ładnie wyglądające boostery. Bardzo mi się podobają te boostery, jak wyglądają. Czyli to jest ten booster kolektor. No i mamy 5-10 boosterków zwykłych. I ja bym przeszedł już od razu do otwierania bez jakichś zbędnych tych, bo już tak nagadałem się zawsze czasy. Nie nagadałem się zawsze czasy. Czekajcie na następny filmik, ale jeszcze sobie pogadam trochę. No i tak będziemy sobie jakoś przelatywać. Tak jak mówiłem, dla mnie ten set nie opiewa się na żadnym value. Nawet karty, które są rycinami tak jakby z tych... z tych guidebooków Dungeon & Dragons i tak dalej, nawet z oryginalnymi artystami, którzy to rysowali, no do mnie nie trafiają. Może dlatego, że nie jestem jakimś specem od Dungeon & Dragons, pograłem tylko trochę, jak byłem trochę młodszy. No nie przemawia to do mnie, nie jest to ładne. Kilka kart jest fajnych, na przykład Beholder, właśnie ten, który to jest na tym kolektorze, ładnie wygląda, ale tak poza tym... I nie są to karty, które w ogóle mają jakąś wartość, to żeby nie było, co nie? No, może tam kilka kart jest jakieś tam po złotówce czy po coś, a może niektóre 5 złotych, ale to nie ma to. Nie ma z takich kart czegoś, co jest drogie. No i mamy reczkę Orb of Dragon Kind. Jakoś tak to rozłożę. Oczywiście Orb of Dragon Kind to też nie jest żadne value, jak coś. Tak mówię od razu, żebyśmy mieli jakąś tam ukrytą albo nieukrytą jasność. Nie chcę też jakiejś specjalnej przyszłości wróżyć produktom, jeżeli chodzi o kolektory z tego, ale teraz wydaje mi się, że będzie podobnie jak z kolektorami z nowego Torosa, tam Beyond DevTech, czyli będą po jakimś czasie kosztować 55 zł na przykład. Tak mi się wydaje ogólnie, że to nie jest set, który oprócz lore'u, który tutaj jest i tego, że to jest Dungeons & Dragons, to nie opiewa na żadną jakąś specjalną wartość. The Book of Vile Darkness. Nie wiem, czy jest to karta cokolwiek. Cenna, wiem, że ten biały bóg, który jest tam chyba na arenie zbanowany, czy gdzieś, to jest coś warty. I komonik, taka pani. Tak. Mamy też oczywiście w tym secie kilku planeswalkerów, którzy już mają cenę starego Tibalta. Więc, albo nawet są warci już mniej, nie wiem, który tam ostatni jakiś planeswalker bił rekordy wartości. Chociaż nie wiem, bardzo dużo było takich planeswalkerów. No dobra, no powiedzmy wprost, że już tutaj są planeswalkerzy, którzy powoli kosztują, taka pani zielona właśnie, która ma tą mechanikę Adventure Dungeon, już prawie kosztuje tyle, co
ankomonowe z War of the Spark. I mamy ereczkę Hobgoblin Bandit Lord. Jedna z lepszych kart, bo działa w Goblin Tribalu. Można sobie ją wsadzić tam do Commandera. Taka fajna karta. No tu mamy Goblin Javelinier. Nie, to akurat w pełni roz... O, to jest jedno z moich ulubionych artów. Nie wiem, nie znam lore'u na tyle Dungeons & Dragons, że czy takie stworzenia się tam pojawiają. Podejrzewam, że mogłyby. A no i to rzucanie kosią D20. No okej, w porządku. Na farta, tak? Czy ktoś rzuci tą 20, czy ktoś nie rzuci tej 20. Skeleta Swarming. Nie chcę tam dokładać jakoś specjalnie, ale... Troszkę krzywdzące są takie dodatkowe mechaniki do rzutu kością, szczególnie jak w Commanderach z Dungeons & Dragons właśnie z tego dodatku. Mamy też rzut kością chyba K10, K4, więc... No i rozumiem też, że nie mogłoby tego być. A i proszę bardzo, lump gąbka za 50 groszy. No jak na razie zobaczcie, 5 boosterów otworzyliśmy, Hobgoblin chyba kosztuje z 5 zł, pewnie Book of Wild Darkness z 12, jak na razie nie mamy jakiegoś takiego w ogóle value, te wszystkie karty za erki to są warte naprawdę złotówkę albo nic. Więc tutaj oprócz takiego loru, bo loru, a no i to jest chyba moim zdaniem, nie wiem czy się ze mną zgodzicie, jedyna ta mechanika, która mi się faktycznie podoba, czyli enchantmenty klasowe. I to jest fajne, bo niektóre są naprawdę takie, które może nie zmieniłyby gry, ale są dość ciekawą mechaniką. Tak jakby ja to widzę jak trochę jak saga, do której sami musimy płacić za tak jakby następne stage'e i saga nie znika po zakończeniu tego. Fajny pomysł. Tam szczególnie kilka jest takich całkiem rozsądnych, nie pamiętam które dokładnie. I też na Uncommonach są, więc to nie jest tak, że tam wszystkie są bardzo rzadkie. Na RC mamy Triumphant Adventurer, czyli jedna z lepszych kart, które możemy pociągnąć sobie na drafcie tego dodatku, bo często wygrywa gry. I mamy lądzika, których już mamy w tej paczce chyba 10 dostaliśmy w foil, więc po co nam kolejny, czy tam 20 nawet dostaliśmy, na 21, czyli nie jest warty czegokolwiek. Następny druid class. Mamy trolla, który wraca z grobu, jak potrafimy rzucać kostką. I ereczka Froghemot. No tak jak mówię, no ja tu value, no tak jak widać, co nie? Nie jest to jakieś takie... Nie wiem co to jest chyba najdroższą kartą, no pan za 4 niebieskie chyba. Ten głowa szkieleta czy coś takiego. Tą kartę na przykład jeszcze nie widziałem, Displacer Beast. Na Ankomonia. Lądzik. Raczej foila będziemy mieli jeszcze jednego. Mamy ereczkę, Lair of Hydra. No, okej, lądów akurat bym się nie przyczepiał, bo chyba nawet jest jeden ląd, który daje... A nie mamy foila. Coś mi się przyśniło. Który chyba tworzy goblina, czy tam lorda goblinów. Też fajny ten. No i mamy jednego mytika, który nas nie powalnął. Ja wiem, nie mówcie spokojnie, został nam kolektor. Te kolektory kosztują 90 zł i jak widzę, jakie karty na przykład mogą się trafić w Extended Art, co nie, no oprócz chyba tego, no to tak mam wrażenie, że żeby ten kolektor się zwrócił, albo box kolektorowy się zwrócił tam z 1000 zł czy tam za 900, no to jest słabo. Werewolf Pack Leader to jest dobra grywalna karta, bo jest za 2 zielone i 3-3, więc jest całkiem mocna, można nawet pograć w modernie, nie wiem, co mam tutaj modernie na plus 6? Nie, whenever... Pack Leader attacks, if you attack with Creator Greater than 6, draw a card, and no nie jest super dobra. No i to jest ostatni boosterek, tak nie czuć tego za specjalnie. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lądzik z tyłu, tu mamy Ankomoniki i Gelatinous Cube. Nawet tak nie byli za szczodrzy, jeżeli chodzi o mytika. Dobra, otwórzmy sobie kolektorka na zakończenie tej miłej przeprawy. Tego Adventure Vecna. O, to może jakiś token, który cokolwiek jest warty. I Dock Illusion. Okej, fajne. Dobra, ja nie wiem jaki tu jest rozkład, nie pytajcie mnie. Pewnie będą mnie denerwować foilowanymi takimi kartami, które nie są nic warte. No zobaczymy. Na początku mamy jakieś komuniki. Teraz mamy, gdzie was położę, tu, teraz mamy
Uncommony Purple Worm, Tiger Tribal Hunter, no i kolejny Island, który nam nie wiem po co potrzebny. Znaczy ładnie wyglądają, nie tak źle. Ogólnie to pokażę wam piękno Magicka i produkcji Magicka. Widzicie ląd? A widzicie ląd? Jeszcze raz. A teraz widzicie ląd? Może to jest tak jak Flesh and Blood, to jest Cold Foil. Cold Foil nam się trafił. Zobaczcie, to jest tylko jeden kolor. Nie, no dobra, tu się trochę świeci na ten czoło. Nie, no ale... Może to jest warte dużo więcej. Ach, dobra, pobawiłem się. Ereczka Foil, Teleportation Circle. Nie wiem, nie pytajcie. Wygląda dobrze ogólnie, foli, bardzo ładnie. A pod spodem mamy ereczkę Full Art. Aha, okej. Okay. Chociaż taki plus, to mi się podoba, chociaż że są karty wsadzone z Commanderów, czyli coś, co było, nie wiem, w Zetikarze chyba ostatnio, czy w czymś takim. To fajnie, to jest akurat spoko. I Mythic Rare Full Art. O, proszę bardzo, to trafiliśmy tą jednego chyba dobrego Mythica, albo jednego z dwóch dobrych Mythiców, ale to jest ten jedyny Mythic, który faktycznie chyba by mógł przejść do jakiegoś innego formatu, bo się kombi. I wygląda całkiem nieźle. Okej, okay, to nie ma co narzekać. Obstawiam, że nie zwrócił nam w ogóle paczki. No raczej nie ma szans. Może być za 40 zł, a ta paczka jest warta około 90, no to... No tu mamy oczywiście Iron Golem, który bardzo fajnie wygląda. I mamy pod spodem R-kę. Minion of the Mighty. Czy mamy tu jeszcze jakiś dobry slot? Bo są jeszcze dwie karty. Nie. Pod spodem mamy Commona. O. Aha, fajnie zrobili, bo ta ramka jest, znaczy ten środek obrazka jest po prostu tak jakby srebrno świecący się. Dobra, ja nie wiem, gdzie tu ci was położyć. I na samym końcu, proszę państwa, mamy R-kę, chyba full art, nie, R-kę taką. Dragon Turtle. No nie przemawiają, ale kurczę, dużo tych artów jest, bo tak widzę, że tam nie przemawiają do mnie. No, to tak by to wyglądało. Jak wam się podobało? Bo mi tak... Średnio na jeże mi się podobało, takie 5 na 10 stabilne. No, ale tak to wygląda. Pan Acerak, czy Acererak, czy jakoś tam się żegna. Trzymajcie się, do zobaczenia na następnym filmiku.